Lekcja francuskiego. Popularne francuskie słówko, które ma zastosowanie w wielu potocznych wyrażeniach, czyli. Un coup. Uderzenie, cios, strzał, które znajdziemy w takich wyrażeniach jak. Un coup de coeur. Czyli oczarowanie. C'était juste un coup de coeur. To było tylko zauroczenie, na przykład zauroczenie danym miejscem. Avoir un coup de cœur. Być oczarowanym, na przykład zwiedzając jakieś miejsce czy mieszkanie do wynajęcia. Ils ont eu un coup de cœur. Oni dali się oczarować, znaleźli się pod urokiem, na przykład danego miejsca czy mieszkania. Coup de foudre. Czyli miłość od pierwszego wejrzenia. Avoir un coup de foudre pour quelqu'un. Zakochać się w kimś od pierwszego spojrzenia. Coup de foudre à Notting Tak brzmi francuski tytuł popularnej komedii romantycznej z Hugh Grantem i Julian Roberts. Le coup de foudre. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Elle a eu un coup de foudre pour lui. Ona zakochała się w nim od pierwszego wejrzenia.